Warszawa. Jest ze mną podharcmistrz Patryk Rępała, który jest zastępcą komendanta wędrowniczej Watry do spraw organizacyjnych. W ruchu Patryku, przede wszystkim takie pytanie. Nie jesteśmy w lesie, jesteśmy na innym terenie i czy to miało wpływ na Twoją działalność, na Twoje zadania? Czy czymś się różniło to od takiego typowego rozbijania się w lesie? Tak, zdecydowanie tak. Tegoroczny zlot jest zupełnie inny niż wszystkie poprzednie. Musieliśmy tutaj zadbać o wiele rzeczy, które po prostu nie mieliśmy, a które na bazach harcerskich występują. Chociażby podczas przygotowywania, rozbijania zlotu musieliśmy zdecydowanie zadbać też o takie rzeczy jak dobra ilość śledzi, bo po prostu w pałacu ich nie ma. Czy też zapasowe gwoździe albo kawałek sznurka, bo ani w centrum, ani w pałacu, czy też w restauracji tego nie mogliśmy na pewno pożyczyć. Mówisz cały czas my. Mam na myśli, że masz chyba na myśli to, że pracowałeś z kimś i to było IST. Twoje tak. IST i może coś IST o tej ekipie, skąd są, jak się z nimi pracuje, bo cały czas zlot trwa i ogólnie wrażenie, jak się im szefuje. IST, jak co roku, jest to taka służba bardzo cichych bohaterów. Pracujemy razem już od kilku dni, prawie wszyscy przyjechaliśmy w sobotę. Najpierw początkowo wszyscy pracowaliśmy rozstawiając miejsce zlotu. Następnie oczywiście teraz jesteśmy podzieleni na poszczególne służby. Teraz obecnie przewodzę służbie organizacyjno-porządkowej. Na razie czasami mam takie wrażenie, że bardzo dobrze się dogadujemy i moja pomoc jest tutaj czasami zbędna już. Wiedzą, co mają robić. To doskonale świadczy o przygotowaniu przed samą Watrą tego IST. Było dużo rozbijania, sprzęt trzeba było zwozić, jego było bardzo dużo. Ja może zadam takie pytanie o największe wyzwanie podczas tego rozbijania, bo rozkładaliście bardzo różne rzeczy, ale założę się, że coś wam na pewno utkwiło w pamięci, że będziecie to wspominać, że nigdy więcej. Tak? Największym zaskoczeniem dla nas wszystkich było rozstawianie namiotu halowego, zwanego też w niektórych środowiskach namiot typu słoń. Chyba próbowaliśmy go rozstawić 3 razy, rozstawiliśmy go za 4 razem w 3 dniu naszej kwaterki. Oprócz tego, że kilka razy musieliśmy jeździć po różne części, bo coś nie pasowało, tutaj nie takie śledzie, bo śledzie powinny być dłuższe. Jednak namiotu się nie udało rozstawić w 10 osób, było potrzebne więcej zdecydowanie. Więc myślę, że to akurat to jest ta rzecz, którą wszyscy będziemy długo wspominać jako taką 3-dniową przygodę z rozbijaniem tego namiotu. Tak, dzięki wam uczestnicy przyjechali na miejsce gotowe, przygotowane do zajęć. Czy to znaczy, że teraz po rozstawieniu IST może odpocząć, czy jakoś to ma, może coś mają jakieś zajęcie? Nie, IST ma bardzo dużo pracy. Zarówno służba programowa, służba organizacyjno-porządkowa, obsługa VIP-ów i scoutów, służba medyczna, czy też obsługa promocji. Wszyscy bardzo ciężko pracują. Oczywiście mają też czas, żeby odpocząć, bo odpoczynek jest bardzo ważny. Mają też czas, żeby uczestniczyć w zajęciach programowych, czy też mogli też uczestniczyć we wczorajszym koncercie. Ale praca zawsze się znajdzie. Więc mają co robić. Tak, był ze mną mistrz w znajdywaniu zadań dla IST i dla wszystkich, zastępca komendanta wędrowniczej Watry do spraw organizacyjnych, druh podharcmistrz Patryk Rępała. Bardzo dziękuję, czuwaj.